z TikToka. Zgadujemy influencerów po częściach ciała. Siemano Multiposłuc 27 Fuck Demons pod kapturem. Nieźle. Czekaj, bo my tutaj Mister Krychę musimy sprawdzić. Zobacz! Kurwa, chill! Jak zjesz tego absurdalnie wielkiego burgera, to możesz wygrać nawet 1000 zł. Jesteś... CO?! Dzisiaj w Grudziądzu, na ulicy Groblowej, za moimi plecami Oglądałem Big Daddy. I za chwilę wejdę tam... Big Daddy! Chodź Big Daddy! I pokażę wam takiego burgera, że jak go zobaczysz, to... Ja pierdolę, nie no, to jest przesada, kurwa, nie. Powiesz, budzi szacunek. Tą gigabułę, tylko proszę, żeby była tak wypieszczona, że do granic możliwości równo ułożona. Wielki 22-centymetrowy potwór. Gigabuła tak potężna, że zabraknie miejsca w żołądku, żeby ją pomieścić. Robi wrażenie. Pora spróbować tego olbrzymiego stwora. Za gigaburgera z Big Daddy nazwanego gigabułą zapłaciłem 100 zł. 1200 gramów świeżej wołowiny, cheddar, mozzarella, bekon, sałata lodowa, pikle, cebula, jalapeno, pomidorki koktajlowe. Wszystko to w bułce około 23 cm średnicy, a do tego frytki stekowe. Całość waży około 2 kg. W lokalu Big Daddy w Grudziądzu od 7 kwietnia będzie wyzwanie, gdzie jeżeli zjesz tego burgera w 3 minuty, do wygrania będzie 1000 zł. Dziękuję za możliwość spróbowania tego burgera przedpremierowo. Był smaczny i robił wrażenie. Co wysą... No nieźle, kurwa. Podruba gigabuły, nie? Masakra. Siema, pierwszy w Polsce robot robiący kawę. Roblox, Roblox Warszawa? Takiego robota... A Roblox, nieważne. Zrobionej przez niego kawy jeszcze w życiu nie widziałeś. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w okolicach Dworca Centralnego. Za moimi plecami Roblox, czyli robot, który przygotowuje kawę. I za chwilę podejdę do niego i zamówię jedną z oferowanych przez niego kaw. Na dotykowym ekranie wybieramy interesujące dostępne nas napoje. Ciepłe, zimne, kawy, herbaty z opcjonalnymi syropami w kilku smakach. Po zatwierdzeniu... Nie gramy w grę, zrozumie mnie. Potrzebuję chwili, ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą być. Nie gramy w grę. Zrozumie mnie. Potrzebuję chwili, ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą być. Wyjdź. Nie gramy w grę. Zrozumie mnie. Potrzebuję chwili, ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą być. Podobno miało się to. Nie gramy w grę. Zrozumie mnie. Olejnik potrzebuję chwili, ja chcę transmitowane. Tak, słyszałem o tym oderwie. Zanim płacimy za pomocą karty płatniczej. Robot po zatwierdzeniu transakcji niezwłocznie przystępuje do swojej pracy, gdzie za pomocą specjalnego ramienia przenosi napój z automatu. Wygląda to spektakularnie. To jest pyszna kawka wydana prosto przez robota. Wzbudza szacunek! Latte z syropem bananowym! Próbujemy tego potwora! Kawa w smaku raczej nie wyróżniająca się od typowa kawka z automatu. Syrop nierozmieszany, więc trzeba to zrobić samemu. Ceny też nie są najniższe, nasza kawka kosztowała około 10 zł. Tutaj zamiast smaku bardziej liczyło się show. W Warszawie znajduje już się kilka takich urządzeń. A co wy sądzicie o takich... Po co to kurwa? Potężnych robotach? Z kim wypilibyście taką kawkę? Czy takie roboty kiedyś zastąpią ludzi? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Takiego robota... I po co to kurwa? Najlepszy burger Olkusz, gruba krowa! Takiego burgera jeszcze w życiu nie widziałeś! Ja pierdolę, zgłodniałem, kurwa, nie? Możesz? Unikatowe połączenie pieczonej gruszki, żurawiny i sera pleśniowego. Jesteśmy dzisiaj w Olkuszu na ulicy Kazimierza... A po ser pleśniowy, kurwa? Jego 32 za moimi plecami, gruba krowa! I za chwilę wejdę tam i zamówię burgera, po którym napiszesz robi wrażenie! Unikatowego burgera, krowa chrzestna! Tylko proszę, żeby był wypieszczony tak jak dla samego ojca chrzestnego. Perfekcyjnie wypieszczony potwór z gruszką. Jak go zobaczyłem, to się zachwyciłem. Budzi szacunek. To czas spróbować tą potężną bułę. Za burgera nazwanego krowa chrzestna zapłaciliśmy 31 zł. Bułka z lokalnej piekarni, 200 gramów wołowiny, sos bazyliowy, sos suszonych pomidorów, pieczona gruszka, ser pleśniowy, rukola i żurawina. Za dodatkową opłatą 5 zł poprosiłem o dodatkową porcję gruszki oraz żurawiny. Mięso smaczne, wyraziste w smaku z sekretnym składnikiem. Pytają o jego stopień wysmażenia. Ja wybrałem tym razem well done. Ciekawe nuty słodyczy przeplatane wytrawnymi nutami sera mi podpasowały. Jak będziecie w Olkuszu, możecie wpaść. A co wy sądzicie o takim pysznym burgerze? A co wy sądzicie? Ja bym to wjebał, ale jakby był normalny ser, tak szczerze, nie? Bo... Pamiętasz początki nie, ja wolę zwykły ser. Programowania i spiewales swoje plecak za... Pamiętam! XD i sprawdź nowa nutę, ale ja bym zjadł? Koncert, kurwa, ale może w sumie... W sumie, kurwa, może bym spróbował? Burger ukraiński z McDonald's. Oni zrobili burgera ukraińskiego? Jak wygląda? Myślę, że to żart był.
jak smakuje nowy ukraiński burger w McDonald's. Jesteśmy dzisiaj w Toruniu, za moimi plecami restauracja z Poznaku Złotych Łuków i za chwilę wejdę tam i zamówię burgera, z którego część dochodu jest przekazana na pomoc dla Ukrainy. Chciałbym zamówić tego nowego ukraińskiego burgera, tylko mam taką nietypową prośbę, żeby był tak wypieszczony jak dla samego prezydenta. Pięknie wypieszczony nowy potworek! Widać, że się Kurwa, ser nie roztopiony! Starali, dużo składników dali! Czas sprawdzić tego gagatka! Za nowego burgera zapłaciłem 16,90. Nowa bułka ukraińska, panierowany kotlet z kurczaka, bekon, ser, cheddar, pomidor, sałata lodowa, sos miodowo-musztardowy oraz czosnkowy. W mojej opinii smaczny, wreszcie sos jest tak... Wygląda spoko w sumie. Górze oraz na dole bułki, przez co całość nie zasusza. Kanapka przywędrowała do nas z ukraińskiego oddziału McDonald's. Mój egzemplarz wykonany wzorowo. Tak powinien wyglądać... A, bo oni ma... Bo to jest... Że w Ukrainie... Bo my mamy na przykład wieśmaka, nie? W Polsce. To co u nich jest po prostu coś takiego. I pewnie przynieśli go tutaj, tak? A, okej. Okay. Rozumiem. Burger w każdym McDonald's, rozumiem, pokaż to koniecznie znajomemu. 3 zł ze sprzedaży każdego burgera jest przekazane na fundację Ronalda McDonalda na Ukrainie, która niesie pomoc humanitarną na miejscu. Co wy sądzicie o tej kanapce? Z kim zjedlibyście takiego potwora? Daj znać koniecznie w komentarzu. Jak? Kurwa, to lepiej trochę wygląda niż wieśmak, tak szczerze. Słyszałeś o tym, że komputer zajebali... Tak, słyszałem, że mister Kryszce zajebali komputer. Najdroższy kebab. Talerz gigant boner. Doner, przepraszam, kurwa, nie boner. Jak wygląda i jak smakuje najlepszy kebab w Grodzisku Mazowieckim? Jesteśmy dzisiaj na ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Za moim plecami Donerland i za chwilę... Bonerland! Wchodzisz na taki kutas. Wejdę tam i zamówię najdroższego kebaba. Najdroższego kebaba, jakiego tutaj tylko macie, tylko proszę, żeby był tak wypieszczony, żeby tym razem mnie zaskoczył. Potwór tak wielki! O kurwa, pali się to jeszcze! W panelu Donate o vlogu Omega Sapiens płonie! Robi wrażenie! To czas spróbować tego płonącego potwora! Za najdroższy płonący talerz kebab zestaw Donerland zapłaciliśmy 55 zł. Samorobiona kofta, Adana, grillowane kurwa, mięso, kurwa, dobrze to wygląda, co? I kurczaka, ryż i samorobione sosy. Wchodzisz do lokalu i zamiast śmierdzącej frytury pachnie jedzeniem. I po tym między innymi poznasz, że można tutaj zjeść. Donery to klasyczne gotowce, po prostu są, ale jakbym musiał się zdecydować, wybrałbym kurczaka, natomiast analizowałem tutaj na samorobionym mięsie z soczystym i dobrze doprawionym. I do wyboru jest sporo ciekawych dań. A co ty sądzisz o takim płonącym, potężnym potworze? Z kim zjadłbyś takiego gagatka? Daj mi koniecznie znać. No pierdoliłbym to, nie? Jak wygląda i... Opierdoliłbym coś takiego. Muszę sobie pójść kiedyś do takiej restauracji. Największy kebab gigant XXL Malik Montana! Ja pierdolę, kebab Malik Montana! Metki z ubrań i jak wygląda i jak smakuje największy kebab XXXXXL w Grodzisku Mazowieckim w lokalu... Malik Kebab! Malik Kebab na ulicy Elizy Orzeszkowej 6. Za chwilę wejdę tam i zamówię... O kurwa, ale spermulec wycieka, nie? Pozdrawiam, Mariusz. XXXL, tylko proszę, żeby był tak wypieszczony, żeby ledwo mieścił się w dłoni. To jest prawie 30 cm. Ja upierdolę, nie no, upierdolił jeszcze ten metr, kurwa, tym sosem. Boże, dotknął to, kurwa, bakterie. Ujebał metrówkę, nie? Nie no, tragedia, kurwa, nie? Ja pierdolę. Dzięki, Laluna. Mamy cię na oku. Zdrowy olbrzym, nie zawsze liczy się długość. Obwód też ma znaczenie. Czas spróbować tego potwora. Za największego kebab 6 razy XL z kurczakiem zapłaciłem 20 zł. Samorobione rzemieślnicze mięso z kurczaka. Dobrze przyprawione, wołowinę bym raczej sobie odpuścił. Zwykły gotowiec. Wybrałem sosy mieszane, do tego surówki, sałata lodowa, pomidor, ogórek konserwowy, pita dobrze przypieczona, posmarowana u góry taką pastą czosnkową. Ależ czas... Co tam? Jeszcze zobaczysz, mam cię na oku, już jadę z moim butikiem. Dobra. Nie, mój tato wrócił. Mój tato wrócił po prostu. I mówi, że jest już. Będziesz się rozpadał. Jankawa, dzięki za 6 miesięcy. Specyficzna won frytury. Na 6 razy XL spodziewałem się czegoś większego. Ogólnie uczucia mieszane, ale mięso z kurczaka samorobione jest okej. Okay. A co wy sądzicie o takim gigancie? Z kim zjedlibyście taką bestię? Daj mi znać koniecznie w komentarzu. Ja bym tego nie zjadł. To jest dla mnie za dużo, kurwa, widzowie. Obrzydliwe to jest dla mnie. Najdroższa zapiekanka giga kaban z giga buły. Widzisz, może donatę o vlogu Omega Sapiens kwe i matą. Tak, widzę donate'a. Jak wygląda? Piąty raz widzę tego donate'a.
Tak smakuje potężna, największa zapiekanka Giga Kaban, którą można dostać w food trucku Nitro i Samu o nazwie Giga Buła. Czy będzie wypieszczona do granic możliwości równołożona? To za chwilę sprawdzimy. I Samu, otwórz! Po zapiekankę przyszedłem! Siema. Ogólnie ja, jak i ty lubimy sprawę. To jest prawdziwy 40-centymetrowy potwór Giga Kaban wypchany kurczakiem oraz salami. Skąd wiem? Bo zweryfikowałem. Pora spróbować tego potwora. Za najdroższą zapiekankę Giga Kaban zapłaciłem 22 zł. Bagietka 50 cm, ser, pieczarki, sos do wyboru, ja wybrałem czosnek, kurczak panierowany ręcznie, żaden gotowiec, salami pepperoni, delikatnie pikantne, bagietka nie rani podniebienia, jest okej. Okay. Druga zapiekanka Giga Lufa też spoko, zamiast kurczaka mamy panierowany camembert. Z moich uwag tu zabrakło 10 cm z deklarowanej długości i O nie, zabrakło centymetrów! Mogłoby być nieco więcej sera, ale ogólnie jest pozytywnie. A co wy sądzicie o takiej potężnej zapiekance? Kim zjedlibyście takiego potwora? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jak wy... No nieźle. Dzięki za koncert. Tak to bywa, nie, widzowie. 10 zł to dużo, przecież no dużo, fuj. Oczywiście, że dużo. Przynajmniej z Aleszenem sobie zrobiłem B. Dzięki Natson, pozdrawiam. Oczywiście, że dużo, nie? Widzowie, nie przejmujcie się. Dużo fuj. To wcale nie najmęło. Siema, słuchałeś 2115.